Jeszcze jesteśmy w trakcie, ale zobaczcie to. No nie ogarniam, taka ilość monet, sreberko na wierzchu. Będzie się działo. Witam, kolejny tydzień rozpoczynamy w środę, 21 września. Na początek dla rozrywki to, co widać za mną, czyli mały placyk zabaw. Startujemy. Po minucie pierwszy sygnał, jeden grosik. I wskakuje złotóweczka. Do kompletu 50 groszy. Jest pierwsza krągłość. Nie o takie chodzi, ale blisko. Się nam chyba ktoś dogrzewał na placu zabaw dużym podkładem świeczkowym. Skończyliśmy plac zabaw z zawrotnym wynikiem złoty 74. Także majątku nie zbiliśmy jak na razie. Nie poddajemy się, wyszliśmy na resztki boiska od siatkówki. I pierwszy sygnał zaraz pokazujemy. Jest! Bardzo płyciutko. Jezusek. Nie jest to aluminium, trochę przyciężkawe. Puncy żadnej nie ma. Ale już coś ciekawszego. Dobrze, skończymy te małe boiska i przeniesiemy się jeszcze na małe dzikie kąpielisko. Na boisku doszło nam jeszcze kilka kapsli. A my się przenosimy tutaj. Raczej deszcz się szału nie spodziewamy. Piach świeży, tegoroczny. Zasypany. Bardzo mało miejsca w wodzie do pochodzenia. Ale i takie miejsca trzeba posprawdzać. No i pierwsza monetka z mini plażyczki. 20 groszy. Na malutkiej plażyczce wzbogaciliśmy się o całe 46 groszy. Pobrodzimy. Dużo miejsca nie ma. Ale nie odpuszczamy. No i woda tam nie dała nam dosłownie nic oprócz kapsli i zawleczek, więc zmieniliśmy szybko miejscówkę na główną plażyczkę na jeziorze. Byłem tu na wiosnę, nie było dosłownie żadnej monety. Nie napawa mnie to nadzieją, ale damy się plażyczce zrehabilitować. Nie o to nam chodziło z rehabilitacją, ale mamy dwójeczkę. Szkoda, że z PRL-u. I mamy sukces. Piątaczek. Także plażyczka już się zrehabilitowała. I oby tak dalej. No i kto powiedział, że na plaży nie zarobi się na nową furę? No piękna. Takie lubimy. Nawet lakier elegancki. Jesteśmy już w wodzie. Monetami nie sypie. Ale mamy kolejne autko. Rasowy buddy. I kolejny wielki sukces w wodzie. Mamy i rybkę z ładną kotwicą. I co nam tutaj wyszło w tą środę? W tą środę nam wyszło śmieci. To wiemy, to już nie trzeba pokazywać. Zbieramy zawsze z sobą. I tak, 7 zł 46 groszy, 2 zł PRL, Jezusik, jakieś wsówki do włosów, dwie fury eleganckie, takie jakie lubimy, jakiś tutaj zameczek, nie wiem, co w wodzie robił, biżuteria jeszcze wędkarska. No to środa tyle, ale tydzień się nie kończy. Sobota, 24 września. Zanim się rozjaśniło. No, plażyczka przy ośrodku wypoczynkowym. Zrobimy pół godzinki. 2 złote z groszami. Skończymy piasek. Idziemy do wody. Już tam na odsłoniętym bełusie działa. Mamy zapinkę jakby od starego tornistra. I fikuszny guziczek z plaży. Kolejna znajdka,
jakiś elemencik od szlówki bodajże, od czegoś. Niewiele doszło z plaży, mamy jakieś 2,50. Idziemy do areczka do wody, ponoć tam sypie. No i zapowiada się całkiem dobrze. Pierwszy sygnał w wodzie, dwie monetki. Złotóweczka i chyba 2 grosze. I drugie sitko, 55. Znowu dwie monetki, oby tak dalej. PRL musi wjechać. Na początek witamy się z Adasiem Mickiewiczem. Jest na razie najwyższy nominał. 2. Tym razem kolejne 2 monety. Marceli Nowotko i 2. Nie mogło nam zabraknąć wędkarskiej biżuterii. Z kotwiczką oczywiście. I mamy ładne zblocze. Kolejny dziabąk, bo od łódki, na którym się nie znam. No tak chodzimy, dłubiemy. Tego to jeszcze chyba nie miałem w historii. Mam w sieci 2 monety. Złotówka nasza i złotówka PRL. PRL i raz grałem, to już po prostu się pogubiłem. W końcu. Piękny kamień. I ładne sreberko. Trochę lat poleżało. W wielkich trudach zdobywamy ich współczesnego piątaka, bo PRL-i co najmniej 5 zgłówek już jest. I pierwsza współczesna. Jeszcze jesteśmy w trakcie, ale zobaczcie to. Nie ogarniam, taka ilość monet, sreberko na wierzchu. Będzie się działo. Czy to nagram? Bo sam nie wierzę. Monety leżą dosłownie na wierzchu. Jeszcze jedną tficzmy. No byle jakie. Jest nawet złotóweczka. I o co chodzi? Jest i bomba. I mamy srebero numer 2. Ładne spanierowane. Mała obrączka. Ale cieszy. Dłubiemy, dłubiemy. I kolejne. Bodajże sreberko wyszło. Jeszcze poszukamy w tym miejscu, może reszta będzie. I doszła reszta łańcuszka. Zawieszki nie ma, ale jest kawałek spinki z kwiatkiem, kluczyk. Jest biżuteria, ale coś bardzo ciekawego. Rozeszło się, ale jest przypinka z Igrzysk Olimpijskich. Atlanta 96. O, fajne. No i tyle nam dzisiaj wystarczy, bardzo ładnie. Tu jest to, co pociągaliśmy oprócz ciekawych rzeczy, czyli gwoździe, zawleczki, folie, kapsle. Tu od łódki, ale nie mam pojęcia, może ktoś będzie wiedział. Zostawimy to w razie czego, może się przyda. Dobra, a z ciekawszych rzeczy, co nam wysypało? I podsumujmy sobie bank, który rozbiliśmy. Samych monet PRL, równiutko 30 sztuk. Łańcuszek, sreberko, porwany. Plus świetny kamyk, srebrny. Zobaczymy, czy będzie coś warty. Obrączka srebrna, guziczek, tu wiadomo. Przypinka z Atlanty z 96. Połowik wędkarski, blaszka i współczesne monety. No, rozbiliśmy system po prostu. Jest tego zatrzęsienie. Podliczyłem to. Chwilkę mi to zajęło. Ledwo mi się zmieściło na plecaku z tyłu. 59 zł 48 groszy. Jest jesień. Tak? Pierwszy weekend jesieni. Świetnie rozpoczęty. Jeszcze zobaczymy, co tam Deusik wyciągnie z wody. I tyle. Druga część łupów. Sterta ołowi. Masa biżuterii. W tym złotko. Trafione. Dalszy wysyp gotówki. Ponad 42 zł. Czyli razem
Ponad setkę zebrano z jednego kąpieliska. Czyli tydzień zarobiliście zakończony. Także żegnamy ośrodek wypoczynkowy Kalina i widzimy się w przyszłym tygodniu.